Pod koniec listopada samorząd gminy Olszyna przekazał budynek biurowca byłych Olszyńskich Fabryk Mebli jako plac budowy pod adaptację tego obiektu na siedzibę Urzędu Miejskiego. Przekazaliśmy 26 listopada bieżącego roku plac budowy pod adaptację obiektu budynku Urzędu Miejskiego w Olszynie, w którym również będzie miała siedzibę Straż Miejska. Policja nasza, czyli będzie Komisariat Policji, tam jak również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Firma Katarek z Jeleni Góry zacznie realizację tego przedsięwzięcia jeszcze w roku bieżącym. Przygotowują się do tego zadania. Adaptacja wraz z rewitalizacją potrwa półtora roku. Termin zakończenia robót budowlanych przewidziany jest na 30 kwietnia 2020 roku, wyposażenie tego obiektu do 30 czerwca 2020 roku. My jak również rozliczenie końcowe tego zadania z Urzędem Marszałkowskim to 28 sierpnia 2020 roku. Obiekt spełni wszystkie wymagania mieszkańców gminy. W obiekcie tym, jak powiedziałem wcześniej, będą mieściły się cztery instytucje. Poprawi się przede wszystkim dostęp osób niepełnosprawnych do poszczególnych wydziałów czy też pracowników Urzędu Miejskiego i wszystko będzie w jednym miejscu zgromadzone. Po rewitalizacji zmieni się również wygląd terenu przylegającego do przyszłego Urzędu Miejskiego. Między innymi zostanie wyremontowana droga prowadząca w kierunku nowego ośrodka zdrowia, który powstanie tuż obok Gminnego Ośrodka Kultury.